chwilę po ceremonii ważenia rozmawiam z Darkiem Sękiem. Darek, jutro walczysz w walce wieczoru. No dzisiaj swojemu przeciwnikowi patrzyłeś bardzo mocno i głęboko w oczy, aż Andrzej Gmitruk musiał no, na to wszystko, wtargnąć i was prawie rozdzielać. Wiesz, no emocje są duże na pewno. Ja cieszę się, że mogę walczyć właśnie w Radomiu w 10-rundowej walce. Emocje są duże, jutro udowodnię w ringu właśnie, że te emocje na pewno będą. Tak samo podczas mojej walki i zobaczymy. No ja jestem przygotowany konkretnie, bardzo dobrze czuję się, ten okres przygotowań przeszliśmy super, dlatego zobaczycie jutro, że będzie na co, będzie co oglądać. Opowiesz troszeczkę o swoich przygotowaniach, jak to wszystko wyglądało? Wiesz, ogólnie to trwało prawie 3 miesiące. Przeszliśmy to dosłownie książkowo, czyli począwszy od siły fizycznej, typowe machanie ciężarami, później już wydolność, czyli zgrupowanie w żywcu, tam było dość konkretne bieganie po górach, tam wydolność popracowaliśmy, no i następnie okres sparingowy, tarcze z trenerem, czyli taki specjalistyczny trening bokserski. No i wszystko przeszło bez żadnego problemu, bez żadnych kontuzji, nic nie bolało, oprócz oczywiście mięśni, dlatego no, myślę, że będzie co oglądać jutro. To będzie jutro twoja druga walka od twojego powrotu. Pierwszy pojedynek miałeś w Brodnicy, teraz drugi pojedynek po tej kontuzji, co wróciłeś na ring. Powiedz mi przede wszystkim, jak ręka, czy jest w pełni zdrowa, nic nie dolega? Tak mi się wydaje, że jest raczej w pełni zdrowa. Wiesz, sparowaliśmy w dużych rękawicach, tak samo te uderzenia były na kask, dlatego ta ręka nie bolała. Przy tarczy też mnie ta ręka nie boli. Zobaczymy, jak będzie w rękawicach 10-uncjowych i już na czoło, jak będę uderzał. Ale jestem dobrej myśli. Myślę, że ta ręka się już nie rozpadnie, że ona jest dobrze zoperowana. Rehabilitacja przeszła też bardzo dobrze, dlatego ja jestem na pewno z tej ręki zadowolony. Myślę, że ta bariera psychiczna też już została pokonana. Nie boję się uszkodzić tej ręki, biję z całą mocą. No i dam temu dowód jutro. Wiesz, czego możesz się jutro spodziewać po swoim rywalu? Myślę, że tak. On jest na pewno ambitnym zawodnikiem. Widać, że nie układa się. Nie, sam się nie wywraca bez ciosu. Udowodnił to na pewno w ostatniej walce swojej, bo on o walce Mistrzostwa Europy. Gdyby nie ta kontuzja, to ta walka na pewno trwałaby do końca. Ma tylko jedną walkę przegraną przed czasem, właśnie przez tą kontuzję. Na 29 walk to jest to nawet dobry rekord, jest doświadczony, no i na pewno ambitny, idzie do przodu, chowa się tak samo za gardą. Dlatego będę starał się ulokować tam jakiś cios na dół, a jak już będą ciosy na dół, to ręce opuści i później będziemy starać się kończyć na górę. Zobaczymy. Odchodząc troszeczkę od jutrzejszego pojedynku, myślisz trochę o Polsat Boxing Night? Czy według ciebie załapiesz się na tą imprezę? Bo gdzieś tam się mówiło o twojej walce z Dawidem Kosteckim. Wiadomo, do tego pojedynku nie dojdzie. Dawid będzie się bił na Polsat Boxing Night z Andrzejem Sołdrą. Ale może, nie wiem, Paweł Głażewski, jak ty to widzisz? W ogóle jest szansa, żebyś na tej imprezie zaboksował? No ja raczej tych szans już nie widzę. Ja cały czas dążyłem do tego, żeby skonfrontować w naszej walce mnie z jakimś innym półciężkim. Mówiłem zarówno i o Pawle Głażewskim, czy Miszkinie, czy Kosteckim, ale każdy widać, no nie chce walczyć. Paweł idzie w inną stronę, czeka na jakąś większą walkę. Kostecki dużo gada tylko. Tak naprawdę on okłamuje własnych kibiców, bo jak widać, no nie chce walk na przetarcie, nie chce, strasznie głośno krzyczy, a wybiera zawodnika, który ma dopiero 12 walk zawodowych. Nigdy nie walczył dłużej niż 8 rund, dlatego to, co on gada, to on musi troszeczkę zejść na ziemię, widzę, i bo na razie buja w obłokach, ale on nie chce walczyć, bo ponieważ mówił ironicznie, że się mnie boi, ale z tego, co widzę, to chyba jednak to jest prawdą. Niech on sobie żyje w swoim świecie, ja życzę mu dobrze, niech dalej walczy z takimi zawodnikami, jak walczył. Może dobije do 80 walk zawodowych, zobaczymy. Ja raczej nie wystąpię na Polsat Boxing Night, następna moja gala będzie w Ełku 25, a z Polsat Boxing Night to raczej nic z tego nie będzie, no bo tak jak widzicie, nikt nie chce walczyć. No, jak nikt nie chce walczyć, to ja na siłę nie będę przeciwnika szukał, ja nie jestem w żadnej desperacji, dlatego będę robił swoje, moja kariera pójdzie w moim torem i reszta mnie już nie interesuje. Wracając do jutrzejszego pojedynku, jakiego Dariusza Sęka zobaczą jutro kibice w ringu? Myślę, że będę starał się być dużo bardziej agresywny w tym ringu. Nie czekać cały czas na błąd przeciwnika, tylko cały czas atakować i robić swoje. To, co umie najbardziej, czyli atakować ciosy z dołu. Na pewno ta lewa ręka będę starał się ulokować gdzieś na jego korpusie. A jak to będzie, to zobaczymy po pierwszej rundzie. Myślę, że tam już
No myślę, że będzie dobrze. Ja się czuję bardzo dobrze. Kondycyjnie czuję się dobrze, gotowy na pewno na 10 rund. No i na pewno dam temu dowód jutro. Zobaczycie zresztą, także zapraszam do oglądania. Przewidujesz, że jutro twój pojedynek potoczy się na pełnym dystansie, czy może udać się skończyć rywala przed czasem? Wiesz, Ali przewidywał swoje pojedynki, ja raczej tego nie robię. Zobaczymy, będę cały czas konsekwentnie robił swoje, a jeśli napór moich ciosów zrobi jakąś spustoszenie u niego, to skończy się walka przed czasem. Jeśli nie, to też ja nie mam żadnego jakiegoś parcia takiego, żeby kończyć tych walk przed czasem. Nie interesuje mnie to, ja chcę podnosić swój poziom sportowy, żeby w przyszłości wystąpić gdzieś na arenie międzynarodowej w jakichś fajnych walkach. Darek, dziękuję ci za rozmowę i powodzenia jutro. Dzięki serdecznie.